Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, lewactwo zdradziło klasę pracującą, wszystkich fizycznie pracujących ludzi, ciężko pracujących, komuniści popierali, teraz już nie popierają. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, solidarność z ludźmi pracującymi, szczególnie fizycznie, no to to jest ten, ta baza, cały ten podstawa tego lewactwa. Lewactwo zawsze schyla się nisko i mówi, że uciśnieni, ciężko pracujący mają tylko do stracenia kajdany. No niestety Partia Demokratyczna, Partia Socjalistyczna, dzisiaj w zasadzie Partia Demokratów, no to powinna się nazywać Socjalistyczna Partia Stanów Zjednoczonych. Alexandria Ocasio-Cortez, ona jest oficjalnie członkiem takiej podpartii amerykańskiej, Partii Socjalistów Amerykańskich, tyle tylko, że weszła pod skrzydła Partii Demokratów, no ale ona jest oficjalnie socjalistką, jest Bernie Sanders, no to on w zasadzie jest komunista, też jest w Partii Demokratów, on ma parę domów, on na swoją podróż poślubną to pojechał do Moskwy, także to jest taki hardkorowy komunista. No i to dzisiaj taka jest ta sytuacja w Ameryce. Lewacy zawsze tłumaczą, że lud pracujący miast i wsi, no to powinien być im wdzięczny. No dlaczego wdzięczny? Dlatego, że historycznie no to zawsze popierał tę stawkę minimalną, popierał te opłacone wakacje, popierał ubezpieczenie na bezrobocie, popierał nadgodziny tego rodzaju rzeczy. No ale te wszystkie rzeczy, no to czy komuniści, czy nie komuniści, no to każdy biznes, każdy to była naturalna kolej rzeczy. To oczywiście, że komuniści to ścigali, no ale również konserwatyści też szli w tym kierunku, no bo przecież to nie są ludzie bez serca, tylko normalni biznesmeni. No ale komuna wypomina. Tak, komuna zawsze daje, a później jedną ręką daje, a drugą ręką wypomina, tak jak w PRL-u. W PRL-u też do tej pory część ludzi mówi, że ludzie mieli tanie mieszkania i że ludzie mieli za darmo wykształcenie. No i to zawsze jest taka argumentacja. Nie zwracają uwagi, że ktoś pracował tydzień na dżinsy, czy czekał na telefon, czy na mieszkanie 5 czy 10 lat. Dlaczego politycy demokratów teraz zupełnie opuścili, no szczególnie te grupy mniejszościowe, czarni się boją, bo strasznie, no oni nie mają przekonania, chodzą w podwójnych maskach, ale się nie szczepią. No była taka sytuacja tam w latach 1920-30, kiedy jedno miasto było znane z tego, że były potężne ilości syfilisu, no bo tam się pieprzyli dosyć, można powiedzieć, no z jakiegoś powodu był duży procent, no i tam pojechali i powiedzieli, że będą leczyć, no tyle tylko, że jak zwykle na badania statystyczne to były dwie grupy były, jedna grupa była, która dostawała lekarstwa, a druga grupa, która nie dostawała lekarstw, no i później te były wyniki, no ale to połowa była skazana na śmierć w przekonaniu, że będzie uleczona, no i to no do tej pory wśród czarnych nie ma zaufania. Z 80 milionów Amerykanów, którzy to tak Biden to właśnie tak mówił we wrześniu nawet, że 80 tysięcy ludzi, którzy mogą uzyskać szczepionkę, ale się nie uzyskali, no bo czekają na zezwolenie czy aprobatę z FDA. FDA to jest Federal Drug Administration, czyli ministerstwo odpowiedzialne za lekarstwa, no i za medycynę, no to on właśnie powiedział, że właśnie ostatnio Ministerstwo Zdrowia zaakceptowało to wszystko, no i teraz już nie ma co czekać, trzeba się szczepić. No i nakazał też OSHA. OSHA to jest Occupational Safety and Health Administration, czyli Ministerstwo Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
No i oni nakazali, oni w zasadzie bez prawa, no bo akurat ta organizacja nie ma prawa czegoś takiego nakazywać szczepień przymusowych. Oni są odpowiedzialni za bezpieczeństwo w zakładach pracy. Jeżeli coś jest, no jak coś może tam wybuchnąć, czy jakiś kwas się wylać, tego rodzaju rzeczy, ale nie zmuszanie do szczepienia. To poszło to wszystko do sądów i sądy w zasadzie też skasowały ten rozkaz prezydenta, ale Biden no to powtarzał. Biden powtarzał, że to nie jest ani wolność, ani dobrowolny własny wybór, a ludzie są zwalniani. Ludzie w Nowym Jorku, którzy pracowali po 20-30 lat, którzy są czarnymi, są zwalniani, no i są wściekli. Są wściekli, że nie pozwalają im podejść do tego jakoś inaczej, że nie pozwalają im iść się testować i tak dalej. Major de Blasio, no to właśnie to zmusił ludzi na pójście na... Musieli się zwalniać. No ci, którzy mogą iść na emeryturę, no to pójdą na emeryturę, a reszta po prostu będzie jakoś starała się przeżyć. Sporo ludzi no miało jedną, drugą, trzecią szczepionkę. No i wielu z tych ludzi popiera wolność do decyzji. No i jest też przeciwko temu, żeby rząd w ten sposób kontrolował. No, rząd po prostu zamienił Amerykę w stado owiec, no i wszyscy po prostu się podporządkowywują, no ale to bardzo często tak jak jest z pracą, no po prostu biorą szczepionkę, żeby nie stracić pracy, no też biorą szczepionkę, dlatego że znajomi, czy tam rodzina, czy ludzie, z którymi jest się tam blisko, boją się po prostu, no i to są tego rodzaju decyzje. W takich ciężko naładowanych rejonach demokratycznych, tak jak Nowy Jork, no to ta cała ta polityka koronawirusa, no to zostawiła ich, ci, którzy nie chcą się zaszczepić, no to zostali wypchani kompletnie na margines. Związki zawodowe automatycznie pobiegły za tym. No dlaczego? No nauczyciele szczególnie, to oni pracowali z domu albo w ogóle nie pracowali, jeździli na wakacje, mieli pełnopłatne, także to banda obiboków, która wykorzystywała cały ten system, no ale pracownicy, współpracownicy, no cała ta solidarność taka robotnicza, no to powinna działać niezależnie od przekonań, a niestety ta solidarność się wyłamała, no i część ludzi po prostu wygania innych ludzi z ich pracy, no i następuje po prostu bieda, tak? Ludzie, którzy tracą pracę, no to ich życie będzie, zmienia się dramatycznie. Demokraci, socjaliści na dzień dzisiejszy to mają spory problem. Oni w zasadzie opuścili fizycznie pracujące grupy w Ameryce. No, skoncentrowali się na grupach seksualnych, skoncentrowali się na grupach emigrantów tego rodzaju. Już odpuścili sobie. Wszyscy Kennedy'ego, ci demokraci, tak zwany Kennedy'ego, no to już nie są dzisiejsi demokraci, szczególnie ci przywódcy. W Virginii jeden z demokratów gubernator, no to stracił miejsce dlatego, że już go nie popierają. Ludzie pracujący, fizycznie pracujący, no ci, którzy mają do 12, często ci, którzy mają do 12 klas szkoły, kobiety też przestają popierać socjalistów, chociaż no to jest naturalne. No kobiety z natury idą za
za tym bezpieczeństwem socjalnym, za tą siatką bezpieczeństwa, za tymi opieką, no tam zawsze chodzi o ten macierzyński i tak dalej. Te państwo ma to wszystko dawać i większość kobiet sobie właśnie w ten sposób to tak wyobraża, że państwo będzie dawało. No tyle tylko, że co, z jedną ręką daje, a dwoma zabiera, także to się wyrównuje. W Nowym Jorku no to nie ma tego podziału tak za bardzo. Czerwoni, niebiescy, czyli republikanie, demokraci, chociaż 80-90% Nowego Jorku, no to jest lewicowa, jest demokratyczna. Bronx, no to jest murzyńska pracują dzielnica, tam gdzie ciężko pracujący ludzie mieszkają, szczególnie czarni, no i w 90% można powiedzieć demokraci. No oni tam szczepić się nie będą szczepić, maski noszą podwójne, ale szczepić się nie szczepią. Nauczyciele, sporo nauczycieli potraciło pracy, no i są wściekli, no bo głosowali na Bidena, no może głosowali przeciwko Trumpowi, ale to głosowali na Bidena. Także teraz są wściekli, że są zmuszani, że tracą pracę. No i wspominają, że jedynie kto walczy przeciwko tym przymusowym szczepionkom, to są konserwatyści. Także to też są potencjalni wyborcy, którzy będą głosować na republikanów 2022, albo co najmniej nie pójdą głosować na demokratów. Także to wszystko się zmieni. No, 2024 w wypadku wyborów prezydenckich to będzie jeszcze większa wpadka demokratów, no bo teraz już jest 15 potencjalnych kandydatów na drugą kadencję Bidena, między innymi ten homoseksualista z Ministerstwa Transportu, który przez 2 miesiące wychowywał, brał ojcowski urlop ze swoim mężem, zamiast organizować transport ciężarówek w Ameryce. No to tacy są kandydaci na prezydenta Ameryki. Nauczyciele są zwalniani na lewo i prawo. No i bardzo często są ludzie zwalniani, którzy kiedyś do